Zawistni wrogowie Polski, zazdrosne pachołki Putina i Merkel, a nade wszystko zdradzieckie, sprzedajne mordy na brukselskich salonach. Oni wszyscy dzisiaj obrzucają obelgami biednego posła Mejze, który tylko jak czarownik z Hogwardu chciał wyczarować magiczną procedurę ratowania śmiertelnie chorych dzieci, i wszyscy dzisiaj się rzucili na niego, że jest nieuczciwy. A prawda jest taka, że Menda, znaczy, że Mejza traci tak naprawdę immunitet. Presja ma sens, presja ma znaczenie i nawet jeżeli mówimy o Elonie Musku, najbogatszym tryliardy miliardów dolarów człowieku na świecie, okazało się, że rząd Brazylii nie tylko zmusi go do zapłacenia 5 milionów kary, zmusił, ale także doprowadził do tego, że fejkowe, nienawistne, hejterskie konta będą z tego portalu w Brazylii usuwane. Poseł Wilk, Konfederacja, no kultywuje tradycje. Wipler, Mencen, pewno jeszcze jacyś inny, może zaciąga trochę tradycje z klubu parlamentarnego PiSu, gdzie Przemysław Czarnecki, brat słynnego Punto Ryszarda Czarneckiego, spał na chodniku. Dzisiaj poseł Wilk z Konfederacji, nachlany jak Messerschmitt, siedzi na ulicy i szarpie się z policjantami. Dzisiaj, zanim opowiem Wam o tym, jak to ci, nie zawi jak to ci zawistni Polacy szarpią biednego posła Mejze, a on mówi, że jeszcze kobiety w ciąży są nękane tymi wszystkimi bodnarowcami, chciałbym Wam opowiedzieć o Januszu P., który kilka tygodni temu był przykładem dobrej prokuratury dla Pisu, ale kiedy ta sama prokuratura zaczęła ścigać Romanowskiego, to już jest bodnarowska prokuratura. A dlaczego mówię o Januszu P? Bo po pierwsze Janusz P, twórca ruchu Palikota, nie zebrał jak na razie miliona złotych na kaucję, więc pewno posiedzi trochę. Wychodzą kolejne fakty na, tego, na temat jego, no chciałbym powiedzieć, imperium finansowego, ale raczej trzeba powiedzieć studni bez dna. Bo okazuje się, że Janusz Palikot ma w swoich spółkach pracowników, którym nawet nie płacił wynagrodzenia od kwietnia tego roku. Łącznie zobowiązania jego największych spółek, to jest około 2 milionów złotych, zobowiązania tylko wobec pracowników. Nie mówię o jakichś innych zobowiązaniach. Pracownicy złożyli masę doniesień do Państwowej Inspekcji Pracy, a wszystkie mają odzwierciedlenie w nakazach zapłaty, których jest, jak powiedziałem, ponad 2 miliony złotych. Natomiast Janusz P. to jest też taki człowiek, który nie uciekł na Cypr, do Londynu, do Peru, czy na przykład na Węgry. To jest taki polityk, który, były polityk, przedsiębiorca, który powiedział, nie będę uciekał, bo tu jest mój kraj, jak mnie wsadzą, to mnie wsadzą, jak oczyszczę imię, to oczyszczę, jak nie, to chuch, i tyle. Natomiast mówię o tym dlatego, żeby te prawicowe mordy, które mają Boga w sercu, a frazesy na ustach, które uciekają z Polski, jak tylko im się dupa zaczyna palić, pamiętały, że sprawiedliwość was dopadnie. Tak samo, jak mam nadzieję, dopadnie sprawiedliwość... Pana posła Mejze. Cała sprawa, jeżeli chodzi o pana posła Mejze, zaczyna się ładnych parę lat temu, kiedy pan poseł Mejza postanawia albo jak mask, o którym będziemy za chwilę rozmawiać, albo jak inni przedsiębiorcy małymi kroczkami przez wiele lat. Ja jestem młody, ja jestem ambitny, ja jestem spisu, ja odpierdzielę biznes w trzy tygodnie i wyciągnę furę pieniędzy. Więc pan Mejza postanawia, że będzie cudotwórcą. I tak jak to w Hogwardzie, magiczną różdżką, można było wyleczyć, uzdrowić, a może czasami nawet z martwych wstać? Tak samo pan Mejza postanowił, że będzie ratował ludzi, wróć, dzieci śmiertelnie chore, namawiając ich rodziców do tego, żeby ci płacili potężne pieniądze za to, żeby jakaś fikcyjna metoda leczenia dała im nadzieję. Cała sprawa nagłośniła się tylko i wyłącznie dlatego, że Mejza zapomniał w pewnym momencie, że nie chce już być tylko przedsiębiorcą, ale chce być jeszcze politykiem. I przepojem wdarł się do polityki, gdzie za chwilę był ministrem, wiceministrem, tu, tam siedział, tam zasiadał. Nagle się zdarzyło tak, że sprawa wybuchła, gówno się wylało, Mejza został ochlapany, został wywalony ze stanowisk ministerialnych. Ale... To nie zmieniło faktu, że pan Mejza postanowił udowodnić, że jego terapia, wykupiona w cholernie daleko, za cholernie wielkie pieniądze, naprawdę działa. I zobaczcie, facet, którego teraz widzicie, jest dowodem na to, że terapia Mejzy działa. Facet jest chory na śmiertelną chorobę, i nagle po terapii chłop bierze i wstaje z wózka. No normalnie. Cudotwórca, normalnie Jezus Chrystus z Zielonej Góry, pan Mejza. Rodzice dzieci, śmiertelnie chorych dzieci, są najbardziej podatni na różnego rodzaju terapię, na różnego rodzaju czarlataństwo. Zrób to, albo jedź do Zielonej Góry, do firmy Mejzy, on Cię wyśle do Ameryki i tam uleczą Twoje dziecko. Zapłać jedyne kilkadziesiąt tysięcy i wszystko już będzie gotowe. Dzisiaj. Niestety, immunitet panu Mejzie nie jest cofany za tą jego działalność szarlatana, człowieka, który stawia chorych, śmiertelnie ludzi z wózka i pionizuje ich. Dzisiaj pan Mejza jest pociągany do odpowiedzialności za to, że 11 razy się albo pomylił, albo nie wpisał tego co trzeba, albo zrobił coś nie tak ze swoim oświadczeniem majątkowym. Ale pan Mejza jest doskonale wyszkolonym. Pisowskim aparatczykiem, który już mówi, że to jest Białoruś, stalinizm i że bodnarowcy nękają biedną kobietę w ciąży. Zrzeknie się pan immunitet. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie Czy państwa zrzeknie się pan... i witam w Białorusi. I dochodzi do tego, że posłom policjanci wchodzą do mieszkania, nękają kobiety w ciąży i biegają po mieszkaniu z miarką. Ja wiem, że Romanowski, Ziobro, Mejza i inne aparatczyki z, ze Zjednoczonej Grupy Prawicowo-Przestępczej są rozczarowani tym, że 15 października nie zostali wybrani. Ja wiem, że oni są przerażeni tym, że zaczyna działać prawo, które będzie egzekwowane przez sprawiedliwość. Ja rozumiem, że oni liczyli na to, że w każdym wojewódzkim mieście będzie taki ziarkiewicz, który będzie za zakopywał sprawy w garażu prokuratury. Ja wiem, że oni liczyli na to, że Ziobro w swojej prokuraturze będzie w stanie ukręcić łuba każdej sprawie przeciw wielkiemu działaczowi PiSu. Ja wiem, panie Mejza, że to wszystko miało inaczej wyglądać. Ale dokładnie tak samo, panie Mejza, miało być z panem Guzowskim. Z człowiekiem, którego przed chwilą widzieliście na filmie, który wstawał. A ten człowiek, no niestety, nie wyzdrowiał. On, w te... On na początku tego roku zmarł. Tragiczna informacja dotarła do nas, natomiast pan Mejza nie powiedział ani słowa na temat tego, czy ta jego procedura działała, czy nie. Ja powiem tak. Jeżeli ta jego kuresko-złodziejska, nawet bym powiedział faszystowsko-skamerska procedura zadziałała dla pana Guzowatego, chociażby przedłużyła mu o jeden dzień życie. Jeżeli ona chociaż w jednym ostatnim dniu złagodziła skutki jego choroby, to powiem tak, było warto. Ja wiem, że teraz się dziwicie, że to mówię, ale tak było warto. Natomiast ja nie wierzę... I powiem jeszcze raz, pod odpowiedzialnością karną: jeżeli ta kurwa, złodziej mejza, okradał ludzi na lewe procedury, to powinna prokuratura go dojechać i to konkretnie, bo wyłudzanie pieniędzy od rodzin, chorych dzieci, moim zdaniem, powinno być równe z zabójstwem tego dziecka, bo zabijał nadzieję tych ludzi na wyzdrowienie dziecka. Jeżeli natomiast, jest jakikolwiek medyczny dowód, że ta jego procedura przedłużyła o dzień życie pana Gudzowatego, świętej pamięci. Że ta procedura zadziałała, medyczny, z Unii Europejskiej, nie z instytutów Szkerberge gdzieś tam w, nie wiem gdzie, na końcu świata. To ma być renomowany instytut, który powie tak, ta procedura działa dla tego i tego schorzenia. Ten facet faktycznie miał łagodniejsze życie dzięki tej procedurze, Przeproszę, będę wspierał wskazaną fundację, zrobię co trzeba, bo jeżeli takie coś działa, to trzeba to nagłośnić, ale jeżeli to był tylko i wyłącznie skam, żeby kurwa jedna czy druga przysporzyła sobie pieniędzy, to to trzeba napiętnować i błagać prokuraturę, żeby nie ustępowała w dążeniu do skazania tych, którzy wyłudzali pieniądze na tą procedurę. Przepraszam za te dwie inwektywy w poprzednim materiale. Ale jeżeli macie tak samo jak ja, że widzicie, iż jakiś człowiek żeruje na słabości rodziców śmiertelnie chorych dzieci, to nie przejmujcie się, napiszcie mi to w komentarzu. Tylko bez inwektyw, bo Google wam utnie te komentarze. Napiszcie mi w komentarzu, czy Mejza był oszustem, czy był po prostu doktorem Wilczurem, który z poświęceniem swojego życia i godności chciał ratować dzieci na całym świecie. Napiszcie mi to w komentarzu zaraz po tym, jak zasubskrybujecie ten kanał, polajkujecie ten film i mam nadzieję, że wyślecie też ten film, link do tego filmu, do wszystkich swoich znajomych z Zielonej Góry i okolic. A ja w okolicach Zielonej Góry mam koleżankę, Beatkę, która jest kuzynką mojego dobrego kolegi, przyjaciela wręcz bym powiedział Piotka. I Beatka, która jest hojnowa. Nie wiem dlaczego, ale jakiś czas temu zaczęła chodzić mi po głowie. Beatko, pozdrawiam cię bardzo i mam nadzieję, niedługo do zobaczenia. A teraz, bo zapomniałem tego powiedzieć na początku. Dlaczego prokuratura ściga mejzę? Dlatego, że zapomniał, albo źle wpisał, albo nie dopisał, albo po prostu nie złożył oświadczenia majątkowego. 11 razy facet się pomylił. W zakresie jednego z najważniejszych dokumentów, jakie musi złożyć parlamentarzysta, oświadczenia majątkowego. Teraz dżingiel. Elon Musk zgodził się zapłacić ponad 5 milionów dolarów kary, które na jego serwis społecznościowy nałożył brazylijski sąd. Wcześniej dostęp do platformy X, dawniej Twitter, został w kraju ograniczony. Powodem miały być odmowa ze strony miliardera usunięcia z portalu kont, które zdaniem Brazylii. Szerzyły dezinformacje. Natychmiast po wpłynięciu zasądzonych środków władze uchyliły zakaz. W Brazylii jest 21 milionów użytkowników Twittera X. W Polsce, uwaga, też byłem w szoku, szykując się do tego materiału, jest aż 8 milionów. 8 milionów użytkowników. Twitter jest pewnego rodzaju siłą. Twitter jest też w Polsce narzędziem, które jest bardzo często wykorzystywane przez rosyjskie trole, farmy troli, które wpływają na świadomość ludzi. Tama pękająca gdzieś tam i możliwość wysadzenia pojawiła się z Twittera. Żołnierz, który chodził i mówił, że będzie pseudo-żołnierz, który chodził i mówił, że, będzie wysadza, że będą wysadzane wały przeciwpowodziowe, największy poklask miał na Twitterze. Gdyby dzisiaj rząd Donalda Tuska, Miał jaja z Bodnarem na czele i wystąpił do sądu dokładnie z takim samym zakazem i nie chodzi mi tu o karę, bo w Polsce pal licho te 5 milionów, które Mask za, zapłaci. On ma 280 miliardów dolarów. Jak zapłaci 5, to mu się naprawdę nic nie stanie. Ale pamiętajcie jedną rzecz. W Unii Europejskiej Urząd Antymonopolowy, który mógłby nałożyć karę na Twittera, to byłoby aż 10% Twittera przychodów rocznych. Więc to już się robią konkretne setki milionów dolarów, gdyby taka kara została na Maska nałożona. A jedynym warunkiem jej ściągnięcia byłoby likwidowanie wskazanych przez społeczność Twittera fejkowych kont szerzących dezinformację i złą propagandę, to wtedy Mask by się zastanowił, czy to nie jest dobre działanie, bo 8 milionów obywateli Polski używa na co dzień Twittera. To jest duża masa, której mask nie może sobie pozwolić na stracenie. A jeżeli ty też popierasz to, co mówię, że Twitter powinien być regulowany, tutaj masz link do mojego apelu, który możesz podać dalej: możesz wysłać do Donalda Tuska, możesz wysłać do Siemoniaka, do Bodnara, gdzie chcesz. Wyślij go. Niech nasi rządzący zobaczą, że my chcemy tym razem wziąć dobry przykład z Brazylii. Poseł pod wpływem alkoholu. No, no, no zdarza się. Poseł też człowiek, nie raz byłem na imprezie z posłami, z posłankami, nieraz piłem z senatorami, nie raz widziałem, jak byli pod wpływem alkoholu. Sam też wtedy byłem. Nie będę mówił, że nie. Żeby była jasność. Ale nigdy, naprawdę nigdy, a byłem na jednej takiej imprezie, którą do końca życia będę pamiętał, na której to Ryszard Kalisz. Był bardzo zmęczony, gdyż Aleksander Kwaśniewski właśnie wygrał w pierwszej turze wybory. Wszyscy, łącznie z Bartoszem, z Bartkiem Arukowiczem, łącznie z Kaliszem, łącznie z innymi, byliśmy na pruci. Ale żadnemu z nas wtedy nie przyszło do głowy, żeby siadać na ulicy i szarpać się z policją. Niestety, przykład w niektórych partiach idzie z góry. Pamiętacie posła Wiplera? Zobaczcie te zdjęcia. Pan poseł Wipler. Czy był pod wpływem alkoholu, czy nie, nieważne. Stawiał się policji, więc policja doprowadziła go do pionu. No, idźmy dalej. Pan poseł Wipler oczywiście tłumaczył się, że to policja była zła, że on chciał dobrze i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, nie ma problemu. Było minęło, pobili cię. Byłeś słynny, panie pośle Wipler, luzik. Idźmy dalej. Słowo Nachylany, jeszcze nie był posłem. Że była jasność, ale już był szefem partii już wiedział, że za chwilę będzie posłem nachlany jak Messerschmitt na rynku dużego miasta stoi i udaje, że coś rozumie co się do niego mówi jasne, chciał się przewietrzyć niestety, ja powiem taką zasadę którą moja była partnerka miała która też jest parlamentarzystką znaczy nie też, że ja jestem, ale Mencen teraz jest ona zawsze miała taką zasadę, że jak piła alkohol to nigdy nie piła czystego. Zawsze go piła z Coca-Colą i nie dlatego, że lubi Coca-Colę, tylko dlatego, że jak masz czystą wodę, to widać, co walisz. Jak masz Coca-Colę w kieliszku czy szklance, to wszyscy myślą, że pijesz kola. I ponoć głowa wtedy lepiej na taką miksturę reaguje, spoko było, minęło. Natomiast poseł Wilk może też brał przykład od swoich kolegów ze zjednoczonej prawicy, ze zjednoczonej grupy prawicowo-przestępczej. Mejza nachlany jak Messer o pierwszej czy tam drugiej w nocy, drzeryja w hotelu sejmowym, budząc ludzi dookoła. Przemysław Czarnek, słynny, słynny syn słynnego podróżnika Ryszarda Czarneckiego, który okrążył sześć razy prawie ziemię, nachlany w Warszawie, na chodniku, śpi. Wszystko idzie z góry. I powiem wam tak, gdyby brać przykład tylko z tego, co powiedziałem, to pan Wilk, pan poseł Wilk, Powinien pójść jeszcze dalej, powinien pójść zgodnie z pisowską zasadą: nie przyznawaj się, to nie byłeś ty, policjanci byli brutalni, ratowałeś tonącą w rzece kobietę, po trzecie, siedziałeś na drodze, bo jesteś ekoaktywistą, po piąte, nawet jak mają zdjęcia, to mów, że jest to ruska propaganda. Ale nie, pan poseł Wilk, i teraz całkowicie bez sarkazmu, powiem, zachował się porządnie. Odnośnie doniesień medialnych na temat mojego incydentu z policją potwierdzam, że taka sytuacja miała miejsce. Stres i emocje zawsze znajdują jakieś ujście, ale nigdy nie powinny w taki sposób. Spotkałem się już z policjantami i wyjaśniliśmy sobie sprawę, przyjęli moje przeprosiny, natomiast sprawa zrobiła się medialna. Przepraszam was wszystkich za powstałą sytuację. Szczegółów zdarzenia nie będę komentować. Mam nadzieję, że sytuacja nie będzie tego wymagać. Ale nie zamierzam korzystać z żadnych przywilejów poselskich w tej sprawie. Jest to wynikiem tego, że prokurator generalny Adam Bodnar już ogłosił, że będzie chciał cofnięcia immunitetu posłowi Wilkowi. Więc jeżeli poseł Wilk zachował się naprawdę porządnie, dając takie oświadczenie, to zachowałby się jeszcze porządniej, jakby sam pozbawił się immunitetu. Co więcej, jakby poddał się dobrowolnie karze. No co mu zrobią? Co mu zrobią? Powiedzcie mi, dostanie nagane, dostanie mandat, zapłaci, sprawa się rozejdzie po kościach. Bo za czasów wpisu, to po pierwsze, policjanci byliby zwolnieni, komendant, komendant jednostki policji, w której oni pracują, byłby zawieszony, komendant wojewódzki miałby nagane, a poseł Wilk, gdyby tylko był z spisu albo wtedy też ze sprzyjającej konfederacji, byłby bohaterem narodowym, jak nie więźniem politycznym. Znaczy, nie więźniem, bo więźniem to nie jest i nie będzie, ale powiedzmy, że miałby e, polityczne zarzuty. A tak, zachował się w połowie jak mężczyzna, panie pośle Wilk, zapraszam do tego, aby zachował się pan w całości jak facet.